Halo, halo, moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym odcineczku z naszego Assassina. Zapisałem, wczytałem grę i okazało się, że dobrze, myślę, że gdzieś tutaj w pobliżu tego będzie zadanie nasze. Zapisałem, wczytałem grę tutaj niedaleko właśnie i się okazało, że się zadanko znowu jakby aktywowało. Nasz Eivor wspomniał coś tam, że chciał się spotkać gdzieś tutaj w pobliżu tego. No i zobaczymy właśnie, może się dowiemy, czy Ubba ogólnie żyje, czy Alfred tylko tak blefował. I możemy, jak widzicie, tutaj pogadać z bardzo dużą ilością ludzi. Ale lecimy. Eivor! It's good to see you. Są nasi wszyscy sojusznicy, można powiedzieć. Szykuje się gruba walka, no to chyba wychodzi. London is quiet enough, and Stow here felt the sharp stab of conscience. Could not let you down, Eivor. That's not what an honorable man does. So here I am, despite my reservations. And you, Broda. I did not think you would be here either. I have seen to my brother. Sent him to Valhalla with grave goods. I am done with sorrow, Eivor. Now I am bloody angry. I know. Pipi we mnie ogień. No dobra, wszyscy czekają. Możemy z każdymi pogadać, ale tak jak mówię, lecimy tutaj dalej po prostu. Eivor, you made it unscathed. They came from all over England. I ten nasz wilk tam jeszcze fajnie wygląda. Są nasi wszyscy sojusznicy, o dziwo. O, pan Łabędź. I never thought it possible, Eivor, that you would rally Saxons and Norse under your black-feathered banner. They see the tyranny of this elf king. He would crush them all under heel and plug their hearts with his god. So what is the plan, Eivor? When is their feast day? A few nights from now, but their revelry has already begun. We should attack now. That is unwise. Soldiers pace the paths of the village. Then the night of the feast, under cover of darkness. That is when we will strike. Ubba will not have died in vain. We await your instructions, Eivor. A pracujemy, plany działamy. Let us plan our approach. But whatever happens, Alfred is mine. They are not expecting us. We should not meet much resistance on the way. Then quietly through the fields. It will already be too late once they see us. Your young Saxons can be our eyes to the west. Better to keep their soft hands away from the conflict. My scouts reported that a few nobles have arrived for the festivities already. Good. If we capture the Thanes, there will be no danger when I confront Alfred. And we could persuade them to support a new king of Wessex. I will subdue the lords. Take Deolaf and Tefta with you. They could prove useful in convincing the Thanes. Rodin. Take Edki and Stow and capture the garrison. Make quick work of any Saxons that dare cross into the village. Gladly, Eivor. We each know our parts. May they blunt their swords against our might. I co, zaczynamy chyba. Tonight, Wessex's last resistance will crumble. I follow you, Eivor. And I. The ravening wolves and croaking ravens, stand firm, your axe arms strong, and together, we will win this final battle. And remember, Alfred is mine. Dokładnie, so Alfred jest mój. Everyone else, go quickly to the village. Znajdź Alfreda i staw mu czoła. Z miłą chęcią będę. Be on the lookout for any stray guards. No i zobaczymy, jak to się wszystko skończy. No bo nie ukrywajmy tego, moi drodzy. Get to the village and wait for my signal. Zbliżamy się sporymi krokami do końca gry, tak naprawdę. I praktycznie, no, robiłem samą fabułkę. Mam gdzieś koło 60 godzin.
Let's smoke the rat out of his god's house. 60 parę godzinek, nie? Gdzie troszkę było eksploracji robionej, pobocznej. Jakiś tam pierdół, gdzie nie gdzie. Ale no. Jakoś nie ma potrzeby, żeby robić te poboczne rzeczy tak naprawdę, no bo zauważcie sami, ile tego jest nawalone na tych wszystkich mapkach, nie? No tu mam pozbierane w miarę na niektórych terenach. Niektóre praktycznie całe, tak jak mówię, no tu na przykład mi się zbugowało to, bo zrobiłem tą walkę, to była walka z przeciwnikiem takim dziwnym, a cały czas ta walka niby mi widnieje, tak? Zbieranie jakichś tam skarbów, znajdźków, układanie tych kamieni, zbieranie masek znajdźkowych, jakieś tam inne rzeczy, składanie darów, łowienie ryb. No, tak naprawdę są takie rzeczy, które no nie są szczerze potrzebne. Alfred! Bo można spokojnie sobie grę przejść, robiąc chociaż troszkę rzeczy pobocznych, a nawet może pewnie bez pobocznych rzeczy, robiąc tylko główne misje, bo leveluje się bardzo szybko. Stand aside, Goodwin. I come for Alfred. Eksploracje, żeby zdobyć jakieś interesujące nas sety, bronie. A cup of honey wine to trap some wasps. Where is he? Calling his allies to his side. All those who wish to see Wessex under one god. You cannot win England with your sorry crew of deluded farmers and godless fools. At least I wouldn't leave them to die as I scurried through the corn husks like a rat. You have no understanding of duty, the loyalty I freely give. His plan for England, for the world, is worth the cost of my life. Then sing your tuneless hymns. Come, Raven Feeder, do your worst. No niewiele mnie stać, stary, patrz, co robię z tobą. Such empty fury. It does not matter if I die as long as Alfred is safe. Your life means so little. No. Gdzieś chyba to na plecach jeszcze. No i dawaj na łeb, skacz frajerowi. No i na razie, Godwin. You are beaten, Goodwin. Beaten? No, not so. By my death, my lord. Niedługo. Alfred used you, fool. He threw you in my path. For what? He only delays what is inevitable. Kill me then. It makes no odds. For here you stand, bloody and breathless, no closer to my king, no closer to his throne. This island will never be your home, Eivor. You will not subdue her with vicious force or win her with cocksure words. We Saxons will always stand firm, shoulder by shoulder against thieves and tyrants whose envious eyes fall upon England. Dobra. If I must strike down all of England to subdue her, let it begin with you. O Lord, into your osoby, hands I commit my to się nam źle później przełożyło, że tak powiem. Skoro chciał się poświęcić, to niech się poświęca, wywalone. Choć mógłbym się przydać w jakiejś zagrywce przeciwko królowi Alfredowi, ale damy radę, nie? Soma! The men of Wessex! They came from every house and hovel! Czyli pułapka trochę to była, można powiedzieć. Ah!
Soma, fall back! For life! Yeah. For death! For glory! Soma! Oh fuck. No! Suffer! God won't let us lose. Dobra, co pomóc naszym ziomkom? Najbliżej tu jest chyba 50 metrów. No to się porobiło, same chyba zabili. Guthrum, I need you fighting with the rest. These men will not surrender. And one little cock flog. No dobra, jedną osobę znaleźliśmy, tu jest gdzieś druga. Did you see Alfred? No. The Saxon boys were ambushed. One lays wounded. Hold these men back. I'll find them. Go, Eivor. Czyli Hunwald, a? Hunwald. Hunwald! Come, get up! This is no time for weep wailing. I cannot. And there is a blackness. A przepowiadała nam, że nie będzie wesoło. Hunwald, listen to me. You survived the battle of Bottlestun. Do not let this scratch best you now. I'm so cold. Has winter come so soon? You will warm yourself with mead and dancing yet, my friend. Perhaps not, Eivor. It may be I will sit beside my father soon. Will he be proud of me? He will pull you to his breast. Sob bright words of welcome and... until you know man ever had a worthier son. Czajcie, wszyscy nasi sojusznicy, ci ważniejsi. Pomału giną teraz. Pomyślcie sobie, co Eivor czuje w tej chwili, nie? Czy ten gościu, który tam w lasu wylazł za nami? Wypadł, kurwa. Przy wschodniej bramie przyjmuje garnizon. Tam mamy kogoś i tu mamy jeszcze kogoś, tylko nie wiem właśnie, do którego celu ja mam iść, ale dobra. Zobaczymy, tutaj jest jakiś bliższy cel. To jest chyba ta brama do garnizonu. Zniszcz bramy garnizonu. Rhoda, what can I do? I will find a way to open the gates from the inside. Hurry! These waves of reinforcement. There's the target. Shoot it. God won't let us lose. No wygoni nas. To za obóz, frajer. Time to die. No paradise where you're going. Dobra, chłopaki. Trzeba tych u góry się jeszcze pozbyć, snajperów polarnych. Rozwal tą kuszę zasraną. Here. No.
dawaj tego chorążego na sukę. Dobra, chorąży. Zbiera Bęcki. Zostali jeszcze ci łucznicy cholerni na tych. To jest most of them. Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. Okej, czyli garnizon jest już chyba ogarnięty, na to wychodzi. Zostało nam się jeszcze wrócić tam gdzieś, do kogoś, pomóc. Czy no może nie wszyscy zginęli w tym... w tej akcji, ale... No nie jest wesoło. Dobra, leczonko. Tu niby. I should check on Guthrum at the feast hall. Jak się dostać do środka? Czy tu jest jakieś gdzieś wejście? Jak my się tam możemy dostać w ogóle? No bo rozumiem, że od przodu to tak średnio chyba. Czy mogę wejść? Nie, mogę. Dobra. A ja to sobie wcześniej otworzyłem w ogóle. Wejście sobie wcześniej otworzyłem. Dobra. Sprawdź na tego frajera. Uwolnij go. Dołącz do swoich sojuszników. No uwolniłem go, a czemu siedzi tam dalej, gościu? They are weakened! Let us finish this! No właśnie, skończmy to. Stand true! God protects us on his day of feasts! Chyba ja was chronię, ale dobra, nieważne. Jeszcze trochę finisherków. You will not rout us interlopers! Not on this Christ mass! Dobra. Ło, jak poleciał, widzieliście? These gangs defy our God and King! Ile jeszcze tych sasów trzeba zabić? Tak, możemy bez końca się z nimi w sumie klepać. These gangs defy our God and King! The last of the Saxons are fleeing! The battle is won! That's it! They're fleeing! Nara! No i dobra, chyba już. Ciężka walka niestety. Ponieśliśmy spore straty w postaci naszych sojuszników. Ciekawe, co w takiej sytuacji. They are routed. The city is ours. Wessex will follow. Guthrum Jarl, we are not without losses. Some of them grave. Their king is fled, his patsy struck down. Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here. Guthrum, hear me. Soma is... she's gone. Soma? Dead? She has gone to the endless feast, and she is the better for it. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? Racja. Yes, there's nothing more to say. Trzeba to załatwić po prostu, pożegnać zmarłych. Czyli Soma i Pan Łabędź chyba zginęli, tak? They lived, they died. And now their bodies will burn to cinders.
Their saga ends here. Well, do not share that with them. Victory is ours. But it came at a great cost. Soma Jarlskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now till the end of days. And to Hjor, warrior, husband, and a friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Hunwald, whose kind heart has now led him to his father's side. May his God welcome him with open arms. Let us send them on their way. All our beloved dead, our fallen warriors, and speed them to their end. No to się porobiło. Oczywiście, że nie mogło być tak ładne i wiecie wszystko po naszej myśli. I co dalej z tym całym królem zasalanym? Trzeba go chyba dopaść, nie? I co jest grane? Dobra. No i co? Guthrum. When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping, spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not suit you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace? I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I've made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it. A plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. Better the news comes from me than a stranger. Mówicie, patrzcie, co misje mamy, jakieś tam poziomki, nie? Wbijane. To jest w ogóle... Ale można powiedzieć,
Ubisoft to robi dość kolekcji i jakby nie zmusza do tej eksploracji, tak, żeby w miarę sobie poradzić. Częściowo tam się troszkę, jak mówię, pobawiłem w tą eksplorację, ale nie aż tak bardzo. Ale dajemy radę. Dobra, łabędzice trzeba poinformować niestety. A ona jest u nas w osadzie, dobra. No tak, bo jej wybudowałem dom, miała u nas znaleźć schronienie. Tymczasowo, nie? Żeby właśnie pan Łabędź mógł tam poogarnąć sytuację, nie? U siebie. Ajajajajajajajaj. Ale jeszcze świętować nie możemy. Trzeba jeszcze chyba dorwać tego króla cholernego. No zobaczymy, co dalej tutaj wyniknie z tego wszystkiego. Z moich wyborów. I'm honored to see you, Eivor. Eivor? Mam złe wieści. Swanbro, I... No. Gods, no. Don't say it, please, Eivor. Don't say it. I am sorry. Oh! My own one. No! My poor swan! Oh, gods! He fought bravely and turned the tide to secure victory. Your dear Hunwald died a hero and will be so remembered. Oh, gods! I know he would have fainted to hear such praise from your lips. Thank you, Eivor. Thank you. He walks among warriors now. Yes. The lucky man. I imagine he does. I know words are poor salve for a wounded heart. I will leave you to mourn, and know that we are here for you, always, should you need us. No, wsparcie ma. Pytanie, co będzie robić. Ojejku. No nie jest wesoło, kurna. Mamy wrócić do Randwi. O dziwo. I co, już bym z Hamtuna zrobił? Została tylko kwestia króla? Hey there! How are you? Eivor, there you are. I have something for you. A message. Co jest something grane, for me? Item? What is it? A letter requesting your presence in the southwest. A village called Athelney. Nothing strange about a summons for me, is there? It is not the recipient I find strange. It is the sender. The letter is signed a poor fellow soldier of Christ. Our mysterious partner. For a short time, I hoped it might be Bassem feeding us the names of these targets. He seemed the most likely man, for a time. Only one way to discover the truth. Thank you, Hytham. I will take care of this. Lice do bugiego towarzysza broni, dobra. Czyżby temat zakonu można było zamknąć tym questem? Ciekawe. Ale najpierw... And with it, the kingdom of Wessex. Gadajmy to. But the cost was great. Maybe na co z królem? Rest then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it. Aha, czy to jest już koniec? Okej. Okay. A spodziewałem się jeszcze, że z królem coś zrobimy. Że dopadniemy gnoja. Anglia podbita. Co Anglia została podbita, a nie udało ci się szczotkić wszystkich cudów tego świata. Rozwieje swoją osadę, kluczą przystępne pole na pozostałych członków zakonu strażnych, odnajdą ukryte teści w Anglii. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że co, fabułę skończyłem już? I want to see the alliance. No bo Anglię podbiłem całą. Port Fire, okay. No. I have changed. Okej. Jedynie możemy się ogarnąć to, ubogi towarzysz broni. I to mam nadzieję, że dokończy kwestię zakonu. No i tak to zostaną tylko znajdźki, chyba na to wychodzi. No dobra, no to skoro tak się sprawa ma,
No to spróbujmy to ogarnąć jeszcze dzisiaj, w tym odcinku. Jeżeli dobrze myślę, to dzisiaj będzie chyba koniec Asasyna. I w tym odcinku oczywiście. Ale jeszcze zobaczymy. Nie mówię hop. Bo nie wiem. Wszystko się okaże. Ale tamten... Aj, dobra, walić tego niedźwiedzia. Dobra, spadamy od niedźwiadka. Nie chcę się z nim walczyć. Za dużo kombinowania. Ale zobaczymy, o co Kaman z tym ubogim towarzyszem broni. Żeby to Alfred do nas się odezwał. Bo wtedy właśnie przy towarzyszu broni jego Alfreda spotkaliśmy, o dziwo, nie? No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Ale mam nadzieję, że właśnie temat zakonu zwieńczy jakby naszą historię tutaj z Asasyna. No i pozostaną tylko znajdźki oczywiście. By jedynie troszkę levela by mnie podbiły i finalnie później już bym pewnie nawet nic nie mógł wbijać poziomów, czy może jakieś tam legendarne poziomy, które dałbym w jakieś rzeczy, ale no. To ja mówię, mija się to raczej być celem, nie ma sensu. Jeszcze na konsoli to wiadomo, nie? Żeby sobie tą platynkę pewnie wbić. Ale na kompie to tak mech. Yo! No i chwila prawdy. Kobita jak się wystraszyła. Co? All right there? Yes, hello. I do not mean to intrude, but I am looking for someone. And who would that be then? I do not know exactly. Well, that'd be why you ain't found him. But you're free to pass the time just here if you like. Thank you. Więc ta osoba tu przyjdzie w ogóle. Soul cakes, love. Do you know soul cakes? I do. I enjoy them. They're Alfred. Small things, size of a lumpy fist, so they'll Naprawdę? Make fast. Keep your eyes sharp. Pokazał się and I ten ryj. Do I baste them? No need, love. We leave the butter for meal time. I look forward to it. Right then, I'll leave you to this. If you need me, I'll be doing the washing up next door. Quite a step down from your former work, Lord. As their guest, I volunteer to help with the daily chores. They offer me a bed. I tend the cakes. Do they not feel strange giving orders to their king? Or do they know? That knowledge would benefit no one. I read your message. You went through a great deal of trouble to obscure yourself as this poor soldier of Christ. As I remember, you even sent yourself one of these letters in Winchester. A clever touch. The Order wanted me dead. I had to be careful. You said you knew nothing about the Order then. Pled ignorance. But you knew everything. Their names. Their schemes. Would you join me for a walk? You look well, Eivor. I am. Wars have ended, and my settlement thrives. The wars have not ended. You have simply stopped fighting.
but men are brewing plots in mead halls and bedrooms. You will see. And how are you, Alfred? Getting used to the idea of being unremarkable? I am well. Better than I expected. In this exile, I have found a somewhat nourishing peace. Each morning, I am awakened by the sun and growling cormorants. I bathe in the chilly water of the marsh. I eat from shrubs and drink from buckets. It is a good life. Simple. Blessed. I've never been so far west. I find it quite peaceful here. Calming. I have traveled a long way to hear one name, Alfred. Who is the Order's Grand Magister? Król Norwegii. Tell your shadowy friends that England is swept clean. Your work is done. You? Grand Magister was not a title I desired. It passed to me on the death of my brother. A nie Król Norwegii, jednak Król Anglii. Defilers of God's majesty and grandeur. I was their master, and I loathed them. With Goodwin, I set a plan in motion to destroy the Order from within. But my troubles with the Danes delayed that plan. But your trouble with this Dane is what led to their demise. You are Norse, are you not? You have a good ear. I owe you my thanks, Eivor. For that, I give you this. The key to my study. That you may better understand the good you have done. With the Order all but destroyed, you have made room for a greater idea. One to take its place. A universal divine order, inspired by God for the betterment of man. With a poor fellow soldier at its head. You have saved England, whether or not that was your intent. Now let England save you. England is no more, Lord. You are the last of her kings, and yet you have no kingdom. Look around you. God's works are wondrous. They cannot be ignored, nor resisted. In time, all those who accept God will flourish. And all those who defy him will fall away. Should you remain in England, you too will one day be her subject. Oh, bloody crumbs! The cakes are burnt! Where is that man? Young man, where have you gone? Damn. That may have earned me a night of washing linens. I do not know if we shall meet again, Eivor. God willing, we will. As one lord to another, perhaps. I'm coming, my lady. I'm here. Grandmaster, ale bardziej spodziewałem się, że król Norwegii, będziemy musieli go tam załatwić. Wrócić do Norwegii i załatwić tamtego króla. Alfred gave me a key to unlock his study. Somewhere in Winchester. Chyba, że coś mylę właśnie, że... Ale chyba nie, nie wiem. Good lady, forgive me. I was lost in thought. No matter, just let him cool and we'll begin again. Direct me and I will obey. Myślałem, że mogę je załatwić, ale nie bardzo. Nie rozumiem, temat zakonu został załatwiony tak naprawdę. Mamy ostatni medalion. Tym samym Haitham powinien nam ogarnąć chyba jakąś umiejętność. Jeszcze coś zdobyłem niby? A no tak, klucz mi dał jeszcze. Nie mam tego zaznaczonego na mapie, niby do jakiejś jego pracowni. No dobra, czy ja mogę się... Czemu szybka podróż niedostępna? Dlaczego? Nie rozumiem.
Ktoś na mnie czeka, czy jak? Czemu nie mogę szybko podróżować? Ale muza. Nie gadaj, że ja mam se wrócić do swojej osady No nie mogę szybko podróżować. Dlaczego? Pytanie. No come on. No co wrócić do osady? Ja! Ragnary. I patrz, całą tą drogę ja tam mam wracać niby. Co jest nie tak? Co jest nie tak z tą grą? Zapisz. Wczytaj. Wczytuj save'a, zobaczymy czy coś się aktywuje teraz. Zobaczymy. I co, mogę podróżować? Nie mogę szybko podróżować. Aj tam. I co, ja mam serio wrócić do osady taki kawał drogi? Czemu szybka podróż jest niedostępna niby? Chyba takie specjalnie. Ale nie rozumiem sensu tego. Dobra. Niech im będzie, że wrócimy do osady normalnie. To jest taki moment, żeby wszystko przemyśleć, wytłumaczyć. Na odcinku akurat. no co tu wyjaśniać, no? Oby nie było praw autorskich za ten sąd. No chyba nie będzie. No, no, jeszcze trochę, no moi drodzy. No, skoro tak wychodzi na to, że musimy podjechać aż do osady, no to okej. Niech i tak będzie. Trudno się mówi. Ale dziwna zagrywka. Chata druida. Nadal nie mogę się przenieść? No kurde, oczywiście, że nadal się nie możesz przenieść, bo po co? Ileś minut, kurde, jechania do osady z powrotem. Super, super, Ubisoft. Super pomysł.
Chociaż nie powiem, muzyczka fajna. Ja! Soundtrack tutaj w tym momencie. Może jak się skończy, to będę mógł się przenieść. Funerujemy chyba asasynami byli. Oh shit, co jest? Proszę mnie zostawić w spokoju. No i soundtrack się zmienił, czyli co, już mogę? Nie, nie mogę. Nadal nie mogę się przenosić szybko. Why are you running? Yeah! I should talk to Hytham about my next targets. O właśnie, dopiero teraz pomyślę o tym. Możemy dopiero ruszyć, jak już jestem w połowie drogi do celu. O Boże. Czyli grze chodziło o to, żeby sobie wysłuchać muzyki. Pogadać chwilę, tak? Eivor, masz chwilę. Co jest, Kowalu? Kuźnia i płomień. Hytham mnie na pewno interesuje. Zamknięcie tematu zakonu. Did Basim contact you in Norway? He said he would be joining you. Yet here you are, and I have no word from him. Hytham, this will be hard to hear, but Basim attacked us in Norway. Vengeance for some transgression of ours, imagined or real. You mean you slew him yourself? Sigurd and I, together. I know this comes as a... I do not understand. Why would he do such a thing? He loved Sigurd, he loved you. I do not understand it myself. Perhaps one day we can speak about this with more clarity. But for now, I am deeply sorry. Here you are, Hytham, the last of the Order's sigils. You will find King Alfred's among them. King Alfred? Did our poor fellow soldier lead you to his hiding place? He did, for they were one and the same. Our poor fellow soldier of Christ was the Grand Magister of the Order of the Ancients. He turned on his own order. Fascinating. Not turned so much as trampled. His devotion to Christ and what he calls a universal order set him against them from the start. With all sincerity, he loathed the title and the duty he had inherited and wished them destroyed. Wonderful. With his abdication, the last stronghold of the Order has been dismantled. All that remain are scraps here and there. And you, Eivor. Now that you have seen our enemy and you understand our cause, I wonder if you would join us. Become a hidden one. Was this your ultimate goal, Hytham? A trial by fire? It is a kind offer, but I do not believe we fight for quite the same cause. Your creed demands that you keep your triumphs hidden. I prefer my glory to be in plain view for all to see. If I taught you our creed, if you spent time with it, it could open your mind to another view. Another view is always welcome. But to live without celebrating one's glory and honor and achievements is not a life for me. But know this. I would give my life in a moment for those I love and who love me in return. All here. Including you, my friend. I understand you well, Eivor. Very well indeed. Mhm. No, czyli temat zakonu mamy zamknięty, moi drodzy. Później płomień. Gunnar Bridges pragnął się pobrać. Klan Kruka ma co świętować. A my otrzymaliśmy... Płaszcz Thora. No to wychodzi, że można zdobyć jakiś set Thora. Ciekawe. Ale w sumie... Nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Zobaczmy jeszcze ten ślub. Between you and me, Eivor. Always thought you'd be a good jarl. About you and Bridget. When do you wish to be wed? The sooner I can make her my wife, the happier I will be. But we are fine to wait until everything has settled here. Enough waiting. Cool your forge and cover your anvil. Let's get you married. Wonderful. Shall we gather everyone? Gather your wife and your courage. I will bring the people together. O proszę.
I am honored to stand before you, Gunnar, Brigid, on this bountiful day. To celebrate the strength of your bond and to see you wed. I am in witness of a love that inspires and empowers. I invite you now to speak your vows. To you, my darling Brigid, I offer this blade, forged in flames that burn as brightly as my heart does for you. A blade as sharp as your wit, as glinting as your beauty. May it sing through the air as sweetly as your voice meets my ears. Dio, sedwyd i'r caryd sy'n gynnar. Dwi'n efo am lwcus bod i fi ddod o hyd o ti yng nghariad. And I give you my sword and my promise that I will stand at your side forever. Hyd fi di bryddoedio am ffiwtio yn hun, a di sôn tawelwch yn hope, a premonition. Ond dim mawnt o sgraen a foresight paratoi fi y sweeping adventure meeting ti. Ti yw'r enaid fel dim arall, a dyn a strong a bwret i ci. Dam ci, no, o co chodzi? Mae'r calon yn hedfan dyr y ti. Such poetry, oh dear. You make me cry, my love. Let us hedfan efo'n gilydd, tro bywyd yn beyond. I offer you this ring, and take yours in kind. I will wear it with pride and honor, warmed by the love of so perfect a lady. And I gwisgo fe fel calon, adoration a ffydd am byth. This is the greatest day of my life. Embrace me, my love. Na to czekali wszyscy chyba. With our couple now bonded in matrimony, now we drink. Skal, skal, skal. No, patrzę na siebie. Randwi też by chciała chyba ślubu. Oficjalnie. Coś mi się tak wydaje. Z drogi, kurde. Randvi, saw you looking a little lonely. Thought I might come and join you. How nice. Are you enjoying yourself? I am. I never thought I would see gruff old Gunnar so enraptured by a woman. Enraptured by anything, for that matter. He's a hard one to read. But I am pleased for him. And for this day of rest and respite. After everything, a few days of feasting will do the people some good. They need this. They do. Will you walk with me? Anywhere. Lead on. Something has been on my mind for some time. I am no seer, but I foresaw this day long ago. Not Gunnar's marriage, but our situation. Our success. How do you mean our success? I mean to say that I saw our settlement flourishing, through our victories in war and in diplomacy. And from the day we set out from Norway, I knew that you would make a fitter leader than Sigurd. It was never in his character to lead. It was always within yours. I see. Do you? Mm-hmm. You might have warned me. You would not have listened. Fair. I do hope you see it now, in all that you have done for us. Randvi, you and the people here have done more for me than I could ever repay. I am honored by your faith in me, and your confidence. As I am honored by your love. And I by yours. Eivor, I want you to know that Sigurd and I are... We are severing the bonds of our marriage. We share a love that is steadfast, and I have faith it will forever be so, but... My heart is yours. That much he knows. And I believe he is happy for us. Are you sure? Sigurd's desires are bigger than any man or woman can offer. He longs for something more. Something only he can find. All he wants is far, far away. All I need
is right here. Na wyciągnięcie ręki, dosłownie. Shall we find our way back to the wedding? Bridget might give another speech. We must not miss that. About that, I have not understood a single word of her since Gloucestershire. Really? I find she speaks beautifully. With poetry, even. Are you kidding? Am I? Come, we should go. Co tu jest grane? Halo, halo. Gdzie pan idzie? Tarbin, do you have a second? I was wondering if... I am Guthpin, Eivor. It means battle bone. Not the name of a cheery baker, is it? Not one who bakes bread, no. So, how did you earn this name? Before I came here, I lived another life. A brutal, bloody life. I served with a gang of mercenaries. I was their weapon, roaming the wilds of England. Did whatever they asked of me. And all they asked was violence. When I left, I laid this sword on the grass and made a vow. I swore never to spill another drop of blood, to abandon acts of violence, to never kill again. A hard promise for a hard man. It wasn't. Not for me. This life here is all I've ever wanted. I've never been more at peace. This is my doing. I brought all this upon me. It is down to me to fix it. Tarbin, by threatening you, they threaten my clan. I cannot allow that. These men are foul, Eivor. You should not have to fight my battles for me. Do you not hear me, Tarbin? If they threaten you, they threaten me. So let us face them. Together. Very well. Meet me outside when you're ready. I believe I know where they will be. Okej, to jest jeszcze jakieś inne tam zadanie w ogóle. Tajemniczy porozmawia z Tarbenem, wszystkie strony kodeksu. Jakie zlecenia, poziom osady, bla 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 bla. Dobra, moi drodzy, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś... rzeczy do roboty, tak naprawdę. You've been among us for quite some time, Redda. Are you ready to settle? Make a home here? For a year or two, perhaps. But I am not the settling kind. I am a wanderer, always searching, never finding. Maybe one day. Okay. Świętuję, a co Sigurd powie? It is a strange feeling, brother. Weddings are the beginning of something, but this feels like something of an end. The first happy union in our home. We have matured into something greater. So yes, a beginning and an end, I think. No, co na to wszystko, na człowieczka? Mówię, że się zmieni sporo. Volker, I want to thank you for all you've done for me. My visions have lessened of late, and I... well, I find it hard to explain how different I feel. Grounded, unified, at peace. That is good to hear, Eivor. Very good to hear. Ale straciliśmy oczywiście przyjaciół, nie można tego zapomnieć. Alvis, I'm surprised you did not serenade the bride and groom with a verse or two. Tym gościu stojący przed twarzą. I did, but all that came to me were insults and jibes. Another time, I think. Gunner, you old trout. You're a married man. Stary sumie. Never thought I would see the day. Nor did I. And not for lack of trying. Bridget, I gift you a formal welcome to our clan and our family. You are a fine addition to Gunner's life and to ours. Dear Javier, I couldn't be more happy to see Boma. Hoping I would see Welsh in a kiss me so the years. Yes, of course. As I say, it is wonderful to have you. And how are the marriage customs in your country, Aethon? Proszę, zostaje jeszcze w ogóle something like this? Like this in all the most important ways.
There are smiles, cheers and warm embraces. No, stoi nogą, gościu, no co ty robisz? Jak to wygląda głupio, dobra, nieważne. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o naszego tutaj Assassin's Creed Valhalla. O, co to? Halo? Co to za kamera? Jeszcze coś będzie? No listy do nas żadne nie przyszły więcej. Drugi poziom. Wychodzą wszystkie obiekty. Randvi, hello. Come to me. Dobra. A Sigurd siedzi sobie tu? Nie, nie ma Sigurda. No ale co, moi drodzy, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o naszą serię tutaj z Assassin's Creed Valhalla. Można by było, oczywiście, tak jak mówię, wyzbierać wszystko, porobić wszystko, jeżeli chodzi o te znaczniki. Zdobyć jeszcze tam różne jakieś sety, umiejętności. No bo nie wszystko mamy oczywiście odblokowane, jeżeli chodzi o umiejętności, ale praktycznie dużo zrobiliśmy. Tu jakieś też umiejętności mi brakuje w ogóle do odkrycia. Ekwipunek bardzo fajny mamy swoją drogą. Będę sobie jeszcze tutaj coacha ulepszyć na full. Myślę, że ten setik się bardzo dobrze sprawował. I te umiejętności, które mieliśmy, czyli oczywiście set mentora, tutaj Kill Fafnira i Excalibur. Excalibur troszkę mi zajął, żeby go zdobyć oczywiście, bo trzeba było pobiegać po całej mapie gry. Jako tako mamy to mniej więcej porobione. Zostały mi jakieś questy oczywiście związane z osadą, z upgrade'owaniem tej osady. To już jest raczej rzecz czasochłonna, bo można by było zrobić jeszcze jakieś najazdy, pozdobywać surowce właśnie, robiąc te skarby, bogactwo i tak dalej, bo to też daje surowce bodajże, jak dobrze się orientuję. Z artefaktami jest, jak widzicie, troszkę gorzej, bo jak widzicie tutaj, na przykład brakuje mi dwóch artefaktów i one czasami nie widać, jak się jest w miarę w pobliżu danego artefaktu. Więc na przykład z artefaktami byłoby chyba troszkę ciężej znaleźć je wszystkie. Ale oczywiście jest to do zrobienia. Zakon, jak widzicie, elegancko zrobiony, łącznie z zalotami i wszystkimi tymi innymi członkami zakonu. Także zakon mamy, że tak powiem, rozwiązany, ślub ogarnięty. Można powiedzieć, że w miarę dużo zrobiliśmy. I całość zajęła nam, moi drodzy, już wam mówię, do tego momentu, co mam, 61 godzin, 8 minut, 34 sekundy. No. Tyle zajęła nam gra, łącznie z jakimś tam małym explorem, tak? I wymaksowaniem niektórych, powiedzmy, rzeczy. W tym wypadku tu chodzi oczywiście mi raczej o zakon, no bo nic innego raczej nie wymaksowałem chyba, no i tyle co fabuła, nie? A przynajmniej tak mi się wydaje, że zrobiliśmy wszystko. Także co, moi drodzy, w tym miejscu kończymy raczej serię z Assassina z Valhalla. I widzimy się w kolejnej serii. A póki jeszcze mam opłacony, myślę, ten Ubisoft Plus, to jeszcze temat Crasha przełożę, bo wspominałem o tym na live, jeżeli ktoś ogląda live. I myślę, że sobie zaczniemy Feniksa, który też jest w tym całym abonamencie Ubisoft Plus. Taka dosyć śmieszna gierka. Sterowanie, no, przypomina normalnie, tak jakbym grał w Assassina, nie? Uniki i te inne rzeczy. Także pobawimy się, myślę, właśnie w tego Feniksa całego. Dosyć zabawna giereczka. Myślę, że sobie ją spróbuję nagrać i przejść. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zagadki, jakieś różne rzeczy. Może być fajnie. A póki co, dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do kolejnego. Widzimy się w kolejnej serii. O! To chciałem powiedzieć. Trzymajcie się.